Witajcie, drodzy widzowie, bardzo serdecznie. Ja jestem Ruinator, a dziś specjalnie z okazji Halloween przyjrzymy się kolejnemu creepy tematowi, czyli tematowi niezwykle przerażających, przynajmniej dla niektórych, klaunów. Aczkolwiek nawet jeśli nie boisz się klaunów i na myśl o pójściu do cyrku nie jeżą ci się włosy na głowie, to myślę, że historia, którą opowiem wam w tym odcinku, będzie dla ciebie co najmniej niepokojąca, drogi widzu, ponieważ jest to serio historia, bez żartów, dość smutna i tragiczna. Jeszcze tylko taka mała informacja, że z góry przepraszam za mój głos, ale jestem no dosyć przeziębiony mocno, ale postanowiłem, że wrzucę ten odcinek przed Halloweenową nocą. Swoją drogą możecie napisać w komentarzu, czy obchodzicie to wydarzenie i czy macie na ten dzień jakieś plany, a my zaczynajmy. Zacznijmy od pewnego pojęcia. Chodzi o strach przed klaunami, czyli uwaga, trudne słowo, klaurofobię. Na pierwszy rzut oka dla niektórych może być to dość dziwne, ponieważ klaun kojarzy się raczej z lekko niezdarną, zabawną postacią. Jednak są osoby, którym na widok takiego przebierańca wcale do śmiechu nie jest. Trzeba przyznać, że taki klaun wygląda dość tajemniczo, więc to może być też tego powodem. Dodatkowo w grę może wchodzić również zjawisko Doliny Niesamowitości, czyli w dużym uproszczeniu, gdy coś przypomina człowieka, ale jednak się różni od niego trochę i jest jakby takie sztuczne, budzi nasz niepokój. Tak było na przykład w przypadku omawianego już przeze mnie I Feel Fantastic. Podobno klaurofobia zaczyna się już w dzieciństwie, ale może występować u ludzi w różnym wieku. Na bazie strachu niektórych ludzi przed klaunami powstało wiele gier, filmów i książek typu horror, gdzie głównym antagonistą jest właśnie klaun. Zdecydowanie najpopularniejsza jest jednak powieść Stephena Kinga z 1986 roku o enigmatycznym tytule To. Jednak historia, o której wam dziś opowiem, jest o wiele bardziej mroczniejsza, ponieważ wydarzyła się naprawdę. I nie chodzi mi tutaj o te wszystkie niezliczone legiony przebierańców, którzy dla sławy i atencji, chociaż też się czasem zdarzało, że w bardziej szczytnym celu, straszyły ludzi. Jednak jeśli chcecie, mogę w nieco luźniejszy sposób omówić też sylwetki najciekawszych polskich creepy clownów. Ale dobra, przejdźmy już teraz do głównej części odcinka. Będzie nią omówienie postaci Johna Wayne'a Gacy'ego. Ostrzegam, że dla osób wrażliwszych może to być trudne do oglądania, chociaż postaram się tę historię przekazać dość delikatnie. Według Wikipedii, John urodził się 17 marca 1942 roku w Chicago i zmarł 10 maja 1994 roku w Crest Hill. Był amerykańskim seryjnym działającym w Chicago w latach 1972-1978. Jego ofiarami zostało w sumie 33 młodych mężczyzn i chłopców. Słyną z tego, że występował charytatywnie jako klaun. W dzieciństwie mieszkał na przedmieściach Chicago wraz z rodzicami i dwójką sióstr. Jego dziadkowie pochodzili z Polski pod zaborami. Jego dzieciństwo było bardzo trudne, a ojciec Johna go bardzo źle traktował i nadużywał alkoholu, a sam John w tym czasie przeżył wiele traumatycznych sytuacji. W wieku 11 lat został uderzony huśtawką prosto w głowę, co spowodowało u niego krwiaka mózgu, wykrytego dopiero 5 lat później. Gacy był przenoszony ze szkoły do szkoły, gdyż miał problemy z nauką. W pewnym momencie rzucił szkołę i przeniósł się do Las Vegas. Tam zatrudnił się w zakładzie pogrzebowym. Parę miesięcy później niezadowolony ze swojej pracy wrócił do Chicago, gdzie ukończył studia menedżerskie. Wkrótce znalazł pracę w jednej z dobrze prosperujących firm odzieżowych. Dalej możemy dowiedzieć się, że w 1964 roku ożenił się ze współpracownicą Merlin Mier. W niedługim czasie para przeprowadziła się do Waterloo. Tam John zaczął pracować w firmie teścia, dokładnie w jego restauracji należącej do sieci KFC, którą zresztą później otrzymał na własność. Tym sposobem John stał się jednym z najbardziej szanowanych obywateli w mieście. Niedługo potem jednak jego życie zaczęło się sypać. Został oskarżony o malowanie oraz zachowania homoseksualne i za to wtrącony do więzienia na aż 10 lat. Jednak za dobre sprawowanie wyszedł już po 18 miesiącach. W 1975 roku John założył własne przedsiębiorstwo budowlane i ponownie się żenił. Tym razem jego wybranką była koleżanka z czasów szkolnych. Para przeprowadziła się do Des Plaines na przedmieściach Chicago. Gacy podobno miał łeb do interesów, doskonale prowadził firmę i oszczędzał mnóstwo pieniędzy oraz zatrudniał młodych chłopców, z których 5 padło potem jego ofiarą. W wolnych chwilach przebierał się za klauna i dawał przedstawienia dla dzieci w okolicznych szpitalach. Udzielał się również charytatywnie i należał do Partii Demokratów. Organizował ponadto polonijną paradę w Chicago. Jednak John, jak już się pewnie domyślacie, prowadził również podwójne życie, o którym teraz wam opowiem. 12 grudnia 1978 roku zaginął Robert Piest, którego ostatni raz widziano w towarzystwie Johna. Policja dowiedziała się, że Gacy już kilka razy był aresztowany za napaść na młodych chłopców, dlatego też dostała szybko pozwolenie na rewizję jego posesji. Policjanci odkryli 29 rozkładających się ciał.
Odkryli również sygnet należący do zaginionego wcześniej John'ego Szyca. Wobec coraz większej liczby dowodów John zaczął zeznawać oraz postanowił pokazać, gdzie leży reszta ciał. Według oficjalnych danych pozbawił on życia aż 33 osoby. W większości ofiar zakładał kajdanki pod pretekstem pokazania sztuczek magicznych. Potem je ogłuszał i sami wiecie, co już było dalej. Gacy utrzymał, że ma trzy oblicza: Johnny Clown, John Biznesmen oraz John Mor, zwany również Jackiem Harley'em. Utrzymał również, że jest chory psychicznie, jednak lekarze uznali, że podczas popełniania zbrodni był w pełni świadomy swoich czynów. Proces rozpoczął się 6 lutego 1980 roku. John miał jednak nie wyrazić skruchy i w 1994 roku sam został pozbawiony życia. Jego mózg został zaś zabrany do badań. O ile jego postać powoli znika w mrokach historii, o tyle przez pewien czas tą sprawą żyła naprawdę duża część USA i zresztą nie tylko USA. Być może też to przyczyniło się do powstania wizerunku strasznego klauna. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzu, czy wy widzowie boicie się klaunów i czy będziecie spędzać to Halloween. No a jeśli tak, to w jaki sposób? A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.